Szanowni Państwo, dzień dobry. Wybiły kuranty na wieży zegarowej. Zaczynajmy. Cieszę się ogromnie, że tak wielu przyjaciół, profesorów, fotografików, dziennikarzy, redaktorów, dyrektorów, emerytów również ma Marek Kojla. Szanowni Państwo, ja tylko powiem, jak doszło do wystawy, a jak Marek został artystą, to już on powie, bo ja nie wiem. Otóż zdarza nam się czasem tym panom w średnim wieku, takim również z wczesnych lat 50. korzystać z mediów społecznościowych. I tam Markowi się zdarza, że czasami coś pięknego pokaże, jak po trzecim czy czwartym, który skopiowałem, ale nie były zabezpieczone specjalnie, oprócz tego nie postrzegał się pod autorstwo. Pomyślałem, że grzechem by było, gdyby Marek nie pokazał tego w naszej galerii. Witam Państwa serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Instytucji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak jak powiedziałem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Najserdeczniej witam Marka Kojlo, artystę. On mówi, że amatora. Amator amo amare, amator, czyli ten, który kocha. Nie ten, który odwala fuchę dla pieniążków, tylko ten, który robi to con amore, czyli z miłości. Rzeczywiście widać miłość, widać serce. Można by tu zacytować, że kto rano wstaje, temu dane jest znaleźć takie mgły i takie światło, bo jak rano nie wstanie, to niestety nie ma szans. Bardzo proszę, Marku, jak to się stało, że zostałeś artystą, bo to tak wygląda. I powiedz tak, co zrobić, żeby tak znakomicie fotografować, żeby mieć taką wrażliwość, takie oko. No, przede wszystkim chciałbym wszystkich przywitać bardzo serdecznie, podziękować, że jesteście. Jest mi bardzo miło, jestem stremowany. Tłumy. No tłumy i bardzo, bardzo dziękuję przede wszystkim Wam za przybycie. Z tym artyzmem to ja bym tak troszeczkę może tam stonował sprawę. No, staram się fotografować sercem, staram się, żeby była włożona w to jakaś dusza moja, ale no, widzę, że przynajmniej takie opinie są, że trafia to do widza. Jeżeli się podoba, to jest mi tym bardziej miło. No jeszcze wszystkich bym chciał z osobna przywitać, ale witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Z tym fotografowaniem tu jest moja małżonka, która troszeczkę mnie zainspirowała. I... Żona, przepraszam. Żona, która właśnie podarowała mi tam kiedyś po tym strykaniu jakiś aparat lat temu parę. Tego się zaczęło, no. Nawet w jakichś takich króciutkich o mnie słowach jest, że dziadek Józef, a to jest rocznik taki piękny, 1888, mój dziadek był takim rocznikiem i on mnie inspirował, pokazał mi piękno przyrody, nauczył wrażliwości, myślę, i to gdzieś owocuje teraz, no. I jeżeli, no mówię, już nie będę dziękował wszystkim, nie będę się wypowiadał po imieniu do wszystkich, no, jest moja tutaj, może następczyni, moja wnuczka Zosia. No nawet nie ma aparatu, to postaram się, żeby się... kochanych moich ludzi, którzy tutaj przybyli. Chciałbym jeszcze jedno słowo co do pewnego artyzmu ustosunkować się. Jest to na pewno pewien wysiłek, żeby to sfotografować, oglądnąć, no nie wiem, trafić na dobre światło, ale też trzeba zrobić odbitki. Odbitki robił mi Kuba Bertrand, firma PDF, tutaj troszeczkę kryptoreklamy. Na naprawdę Kuba, dzięki Ci za artyzm i za profesjonalność. Nie pominę jeszcze mojego guru fotograficznego, kolegę Szczurka, który mi pomagał, który mi dawał dobre rady. Szczurek, powiedz, pokaż rękę, podnieś tam, że jesteś tam. Jedną godzinę na plenerach. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkim życzę miłego oglądania. Dziękuję pięknie, kochani.
Bardzo proszę, teraz jest czas na to, żeby jakieś panegiryki lub inne ciepłe słowa o artyście. Drogi Marku, szanowni Państwo, pozwólcie, że powiem o jednej rzeczy. Prace Marka nie tylko są piękne, ujmujące, ale też dodają skrzydeł. Otóż Marek od 3 lat wspiera naszą inicjatywę i bierze udział w konkursie fotograficznym Wulpińskie Klimaty. I tradycją tego konkursu jest, że nagrodzone prace są potem przedmiotem aukcji. I dzięki temu te wspaniałe zdjęcia biorą udział w aukcji. Zbieramy je dla potrzebujących dzieci z naszej gminy. Dzięki temu, 3 lata temu wsparliśmy program Skrzydła. W zeszłym roku otrzymało dziecko z hospicjum domowego, a w tym roku z tegorocznej aukcji, gdzie prace Marka cieszą się największym powodzeniem i zdobywają najwięcej punktów i zbierają najwięcej pieniążków, przekazaliśmy je dla dzieci z Mariupola, które są w Rybakach. Marku, kochamy Cię, serdecznie Ci dziękujemy. Bardzo proszę, kto jeszcze chciałby coś powiedzieć, jest czas na to. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to jego fotografowanie to są moje samotne ranki wieczory. Tudzież niemożność spacerowania, bo ilekroć zabiera mnie na spacer, to on lata z aparatem i statywem po różnych łąkach i polach, a ja stoję samotnie na drodze i czekam. Ale bardzo uwielbiam jego zdjęcia i wydaje mi się, że one są takimi obrazami przyrody i tak czasami to sobie nawet porównuję z takimi obrazami prawdziwych artystów, co to w albumach występują. I kochanie, na pamiątkę tego dzisiejszego dnia. I to rzeczywiście ja podarowałam mu pierwszy cyfrowy aparat i od tego się zaczęłam. Pani Agnieszka będzie tutaj robiła tło muzyczne właśnie, tak? Które będzie nam... Czy Pani będzie śpiewać również? Chyba, że z Dominiką. Także no, zapraszam na kieliszek symboliczny. Zapraszam na kieliszek symboliczny i na oglądanie fotogramu. Poproszę tutaj Jolę do pomocy. Jestem Agnieszka. Tak, właśnie będę grać. Thank you.
zabrała.